YEW. Pozdrow wszyscy bracia na wolności HWD. No i P. Pierwszy raz więzienia, podziwiam wnętrzności. Za co tu siedzę? Za niewinność, a w celi obok siedzą tu mordercy. Za co tu siedzę? Za niewinność, a w celi obok siedzą tu mordercy. Yo, siedzę obok celi Young Woma, ale on jeszcze o tym nie wie. Więzienie to bardzo fajne miejsce, możemy jeść i spać tu za darmo. A wystarczy popełnić jakąś zbrodnię karalną albo inne wykroczenie i wtedy dostajesz miejsce do spania i do jedzenia bufecik. Fajnie tutaj mamy, mam nawet taki fajny czerwony śledzik. Na dziedzińcu poznałem typa, który miał na imię Marek. Okazało się, że miał mnie bronić w sądzie, ale też trafił za kratę. Wolność Marek, wolność dla Marka. Wolność Marek, wolność dla Marka. Powinien nas obronić. Wolność dla Marka, wolność dla Marka. Za dwa dni wychodzę, taka prawda. YEW. Słuchaj, przekazuję ci mądrości, nie podnoś nigdy mydła, oni chcą penetrować swoje wnętrzności. Sam się o tym przekonałem. W ogóle nie. Mam już dość wolnego tempa, więc teraz przyspieszę. Nie boję się o finanse, mój prawnik pieniądze pierze. Nawet jeśli nie odbiera, w słowach nigdy nie przebiera, bo wybiera odpowiedni moment. System karny to lodowiec, ja Titanic tonę. Boję życie, ciągły grind, inwestuje każdy mój skradziony fant. Nawijam i kradnę i przy tym mam pan. A ten wyrok to jest chyba jakiś prank. Jak odbierze w końcu już mój prawnik, to lata wyroku zamienił się dwa dni. Jak odbierze w końcu już mój prawnik, to lata wyroku. Lokalny prawnik zamieszany w przekręty finansowe oskarżonych. Sam trafi do więzienia, a oskarżeni otrzymają nowego prawnika zapewnionego przez rząd.